He is the one. What's up, my brothers? Dobra, chyba wszystko powinno być ok. Dźwięk, światło, jak widzicie, naprawiłem dźwięk. O czym będzie opowieść o trzech kukoldach? Będzie o trzech wyrazistych kukoldach. Kukold, tak jak mówiłem, stan umysłu. To nie jest kwestia urodzenia, finansów. Każdy może stać się kukoldem. Ja sam też pewnie w młodym wieku byłem kukoldem, myśląc, że ugram coś laskom, kupując im jakieś fajne rzeczy, biegając za nimi, dając im tą atencję. Opowieść o trzech kukoldach. Pierwszy kukold to Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, prawdopodobnie może poza Billem Gatesem, szef Amazonu. Romansował z jakąś sportową reporterką. I ten romans wyciekł poprzez sekretne zdjęcia, które wyciekły przez brata tej laski, sport reporterki. Bardzo przypadkowy zbieg okoliczności i to faktycznie zupełnie nie było pewnie przez nią planowane, że jej brat jakoś z jej telefonu te zdjęcia wyciekły. Okej, okay, whatever. W każdym razie rozwód kosztuje go teraz połowę majątku, czyli 500 milionów, czyli nie wiem, chujsiana. Laska jest średniacka. Patrzcie, jak gość jest przyklejony do niej w ogóle. Jak to obrzydliwie wygląda, jak ona nie chce wręcz od niego. Widać, wiecie co, po tych laskach widać, jak tych zapatrzonych w siebie gwiazdach, jak one siebie uwielbiają po prostu w tym świetle fleszy i reporterów. To, że na przykład najczęściej ten kukold właśnie jest przyklejony, jak ta kurwa guma do rzucia do nich, a ona nawet ją to nie interesuje. Chce to jak najlepiej odkleić, bo ale wie, że ta guma jeszcze jej się przyda, więc zostawi ją tutaj gdzieś. Tego niech sobie ten gościu będzie, ale nawet nie wrócić do niego, nie dam mu tego całusa, tylko będzie on będzie złował w poliże, najbogatszy gość na świecie, kręci się jak pierzelony piskorz, żeby i wije, żeby zdobyć trochę atencji od swojej gwiazdy. No żałosne, nigdy tak nie ugrasz nic na siłę. Drugi kukold. Kukold z naszego podwórka. Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski. Premier, który miał całkiem dobry PR, o dziwo. Lepszy niż ktokolwiek wcześniej. Ale to tylko dzięki ludziom, którzy robili mu PR-zystom, którzy mu to robili. Taki wizerunek. Ale do rzeczy. Gościu zadał się... gościu spotkał mężaty premier, już nie pracując jako premier, pracując dla Goldman Sachs, przekazując ciekawe informacje zapewne temu bankowi, które pomogą mu spekulować polską gospodarką w przyszłości. Więc za te parę dolców się sprzedał Goldman Sachsowi. Tam spotkał pracującą bodajże sekretarkę Izabel, piękną Polkę oczywiście, no tam 5 na 10, czyli to jest akurat w szczytach tego, co można spotkać z Polek w Anglii, tak naprawdę, takiej urody mniej więcej, laski 5 na 10, tak jak tutaj Izabel, to faktycznie była tam gwiazdą. Wypuszczony Kazik rzucił się na nią po prostu jak pies na orzechy i robił z siebie błazna w telewizji. Popatrzcie na ten tutaj na przykład krótki wywiadzik.
Patrzcie na te jego oczy w ogóle, jak zboczek po prostu, jak zboczek, nagrzany na tą lachę. A ta nie wiadomo co gada. Bo oni zrobią te zdjęcia. W ogóle się wydaje, jakby najarani byli obydwoje, no nieważne. Co ta laska żuje w ogóle? Patrzcie, jakie laska ma bicie na atencję, że pcha się normalnie w ekran wręcz, żując gumę czy Durexa, czy nie wiem co ona tam żuje, pcha się bezczelnie w ekran w swoim mężowi, ekspremierowi, który robi właśnie wywiad. No to jest normalne. No w każdym razie laska miała aspiracje na gwiazdę jakiegoś, na artystkę i poetkę. Pisała jakieś pierdy, wierszyki z dwugłoskowcem, które nie nadają się do odtworzenia nawet. No i laska potem zrobiła go... Kazik w końcu przyszedł po rozum do głowy, wykończyła go, szczególnie te artystki mają tak narąbane w głowie, powiem wam, kiedyś spotykałem się z taką jedną artystką tutaj z poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, co miała czaszkę swojego psa zabitego, który zdechł, wygotowaną i w formie czaszki trzymała go to na półce. Ale to jedna z takich tylko odchyłów, tona po prostu, temat rzeka. Ale wracając do artystek i Kazika, otóż Kazik, robiąc z siebie kukolda właśnie, odtrącając element, który miał, który na początku imponował właśnie laskom, czyli tą siłę i władzę, szczególnie młodym dupom to oczywiście w każdej lasce właściwie imponują pieniądze i władza, ale nawet coś takiego można stracić właśnie tak jak Bezos, kukoldując się przed swoją laską. On ma w dupy, że on jest najbogatszym gościem na świecie. Tak samo ta laska skończył swój ma w dupy, że ten gościu był premierem, dla niej jest teraz łysym kukiem i go zniszczy. Zaczęła mu robić jazdy, zaczęła gościowie kamerować go w kiblu, jak gdyby Davida Hasselhoffa. Później miała wypadek jakiś samochodowy i teraz chodzi z ręką w tym blaku, co wygląda komicznie tak naprawdę, bo wiadomo, że nic jej tam się nie mogło większego stać. Tak naprawdę przypomina mi to, wiecie co, crash for cash scamy tak zwane w UK, w czym się lubują konkretne nacje azjatyckie, chociaż obrażam Chińczyków i Japońców. Otóż te nacje prowadzą crash for cash, czyli wypadki i odszkodowania powypadkowe z tego. I tak naprawdę żyją tam całe gangi, po prostu utrzymując się z ciągle ustawianych wypadków i udawania później, jaki to masz naderwany whiplash claim tak zwany, czyli że od wypadku z naderwaniem, że samochód kiedy uderza ci w tył drugiego samochodu, powoduje to naderwanie mięśnia, to się zdarza przypadkowo faktycznie, no, ale nie tak często jak to się zdarza w Anglii. Ale wracając właśnie do Isabel i jej temblaka na ręce, co wygląda komicznie naprawdę, ta cała szopka, no ale w każdym razie, jak płynie tutaj główny morał też z tego kuka, zachowania naszego byłego premiera, pamiętajcie, faceta, który miał dużą władzę i mógł zmienić stan rzeczy na tyle, żeby był normalny właśnie w takich przypadkach jakiegoś rozstania, żeby można było rozstać się na zdrowych warunkach, na równych warunkach właśnie. Chyba dorosliśmy już do tego w 2019, żeby kobieta była na równi traktowana z facetem w sądzie rodzinnym, prawda? Ale idzie to w gorszym kierunku tak naprawdę, bo będzie zaostrzona polityka w każdym razie, będzie zaostrzona polityka praw rozwodowych na model skandynawski. Także już sobie wyobrażacie to, co się będzie działo, a zrobimy o tym kiedy indziej odcinek, bo to też jest temat rzeka. W tym odcinku tylko powiem wam, skończymy o tych kukoldach właśnie, czyli Kazimierz Marcinkiewicz i to jak musi się teraz płaszczyć, bo jest ganiany, wyobraźcie sobie, że laska po tym wypadku ugrała alimenty, 5 koła miesięcznie, przez ileś tam lat, nie wiem, czy nie do końca życia, bo też takie przypadki znałem, tam czytałem po różnych forach, że babki mnie... Dobra, naprawdę, zrobimy o tym następny odcinek, bo temat rzeka. I płaci teraz jej 5 koła miesięcznie, co miesiąc. Za to, że ona jest uszkodzona i nie może robić cokolwiek by tam miała robić, ona normalnie jest wyceniana na tyle, że 5 kafli tyle jej kariera artystyczna kosztuje, czy cholera wie co. W każdym razie tak zostało wycenione od faceta, które dodajmy oficjalnie jest bezrobotny i nie ma w tej chwili żadnej pracy, bo nie ma żadnej funkcji ani politycznej. Facet może być nauczycielem fizyki z Gorzowa, którym jest w oryginale. Za 2,5 na rękę, więc wymagana jest od niego piątka. Umownie piątka, dogadane po prostu laska z szefową, z główną sędziną rodzinną.
piąteczka, to ile by, że no nie, z piątkę, dobra, chuj, piątka. Piątka przyklepana, Kazik musi płacić piątkę. Kazik się z tego nie wywiązuje, bo ma jakieś prawdopodobnie zaległości finansowe, że tak powiem. Ganiają go po mieście, chowa twarz, wypierdala się przez jakieś słupki, śmietniki. Wygląda to komicznie w ogóle. Premier państwa po prostu degrengolada. Nie ma żadnych ziomków, którzy go wesprą, więc tak to właśnie wygląda, Kazik, jak stawiasz dupę ponad lojalnością, rodziną i jakimikolwiek innymi wartościami. Tak wygląda upadek każdego kukolda. Także ten, także nasz premier miał właśnie szansę to zmienić, a teraz dojedzie go polski wymiar sprawiedliwości w najgorszym swoim wymiarze, czyli właśnie komornik w tak teamie z gliniarzami i z sądami po prostu zrobił mu taki gangbang. Kto miał do czynienia w ogóle z polskim wymiarem sprawiedliwości i ten wie, że jest to po prostu niczym smoła, niczym tarzanie się w smole i w pierze po prostu. Masz już dosyć po prostu, nawet jeżeli ty tam jesteś poszkodowany, po prostu to jest tragedia. A więc gościa przeczołgają. Wczoraj się tam, wczoraj wjechał mu komornik na chatę. Kazik w tym czasie wypierdolił przez okno do ogrodu. Fikołkiem ninja commando style przedostał się przez płot, przez żywopłot, przepierdolił się do parku. Z parku spierdolił gdzieś dalej. Komornik to widział, ale trik w tym jest taki i powiem wam dobry protip na przyszłość, że okazuje się, że jeżeli nie ma nikogo w domu, to za pierwszym razem jak ci wjeżdża komornik, to nie może wjechać ze ślusarzem do chaty, tylko prawdopodobnie da ci szansę jeszcze raz, jak przyjdzie, to czy będziesz na chatę. Taki, no to jest taki trik, jakby ktoś kiedyś był ścigany przez komornika. Także to jest nasz drugi kukold premier, który miał szansę zmienić tą sytuację, ale jak zwykle, jak to polscy politycy, popierdolił, zawinął hajs i ustawił się z rodzinką na jakieś tam... No, on akurat się nie ustawił, on poszedł full kukold style i wyjebał się na mordę, dosłownie. Przejdźmy do trzeciego kukolda. Tutaj mieliśmy już pokazane pozycja, czyli Marcinkiewicz jako znany polityk, pozycja finansowa, czyli Jeff Bezos, łysy kukolt wystrzelony na orbitę przez swoją laskę, niedługo będzie przez tą laskę też dojechany, wierzcie mi, ona już na niego szykuje, ta jego nowa sport, żonka szykuje, żeby mu podzielić jeszcze połowę z tej połowy, także Amazon będzie w ogóle podzielony na cztery i na dobrze to wyjdzie. I trzeci kukolt, kochani, mamy już finanse, pozycję, czego brakuje? Prestiż, czyli to, co laski lubią najbardziej, twoja pozycja w stadzie, twoja pozycja społeczna tak naprawdę. I jakaż może być lepsza pozycja społeczna dla laski w dzisiejszych czasach niż książę? Yes! Harry Potas, Valmy Kutas, to właśnie on, ruda pała, Harry. Młody nazista z SS, nie wypał rodziny królewskiej, ciągle z problemami. William jakoś ogarnął w miarę laskę na poziomie, która jest tam z posz, czyli jest tam z jakichś wyższych sfer i w miarę potrafi się zachować, ale Harry to taki nowoczesny luzak, że wziął sobie feministkę z Ameryki, gwiazdę ekranu, zajechaną 30 parę lat rozwódkę feministkę, która pociągnęła za sobą jeszcze, wyobraźcie sobie, że jeździ z nim teraz, oni już mają dziecko, jak wszyscy wiemy, z Meghan mają jakiegoś bąbelka i ta laska cały czas, Meghan cały czas targa ze sobą swojego frienda jakiegoś, kolegę, przyjaciela z Kanady od zawsze, który jeździ z nią teraz i trzyma jej mamę, oni jeżdżą tą całą ekipą i ten kolega z jej mamą i ona chodzi tam się naradzać z tym gościem i ten gościu jeździ z nimi całą trupą taką królewską, a Harry jak ten rudy kuk gdzieś tam chodzi i się uśmiecha i pokazuje, patrzcie jaką ma fajną laskę, widzicie jaką mam dupę? No po prostu żałosne, gościu przegrał tą pozycję, od początku ona go robiła w bambuko, to jest w ogóle widoczne, jakby patrzeć na jej pozycję, historię tej laski, to że ona została
zostawiła tam w ogóle męża swojego, żeby tylko z Harry, bo zobaczyła lepszego, lepszą pozycję, lepszą gałąź wyższą z większymi bananami, więc skoczyła na tą gałąź i leci do góry, zostawiając wszystko za sobą. To już wiedząc tak, jak już masz historię takiej laski, to myślę, że to samo się wydarzy z tobą na 90%. Będzie to taki sam scenariusz, bo tak ludzie tak po prostu reagują. No w każdym razie Meghan, jako właśnie stara feministko, aktorka z tego całego Hollywood Me Too stowarzyszenia. Królowa Elżbieta, nie wiem czemu to przyklepała, pewnie albo ma to gdzieś, albo też próbuje coś ugrać na nowoczesności, bo też w Anglii są wkurwieni wszyscy na rodzinę królewską, że jak, już od zawsze, że darmo zjadę i tak dalej, więc oni teraz trochę się podpasują, że oni nie są teraz darmo zjadę, bo patrzcie, tutaj mamy czarną aktorkę jako tą, że jesteśmy tacy nowocześni, więc pewnie dlatego królowa to przyklepała, ale też nie jest z tego zadowolona, bo wie co się wydarzy, bo na pewno rozkminiła to lepiej niż rudy kuk Harry właśnie, który dał się zwieść tym głupim uśmieszkom Meghan. Och, te sztuczne spojrzenia i uśmiechy, jak to ona niby jest w niego spatrzona. My nigga, naprawdę. Kto w to wierzy w ogóle? Także gość na ekspozycji prestiżu już jest gardzony. Zaraz zobaczycie, ona będzie miała jeszcze jakieś dziecko, z jakimś czarne się dziecko urodzi zaraz całkowicie. W ogóle z jakimś ochroniarzem albo coś takiego. No przysięgam, że to będzie jakiś upadek już jest in the making. Bo w momencie, kiedy laska traci do ciebie szacunek, który możesz uzyskać właśnie tylko będąc facetem, który idzie za swoimi jajami i za tym, co dyktuje mu jego moralność i rozum, a nie za tym, co myśli laska, co o nim powiedzą koleżanki jego laski. W momencie, kiedy zaczynasz takimi wartościami oceniać świat, to już jesteś stracony. Także to jest opowieść o trzech kukoldach, niczym o trzech krasnoludkach, goście, którzy mieli wszystko, a mimo to nie wygrają życia, będą cierpieć boleści, będą tracić to, co mieli, będą tracić nawet to, na czym ciężko pracowali, bo łysy kuk Bezos gdzieś tam startował z garażu niby i to tam świrował z tym Amazonem od początku, a mimo to już połowę tego majątku stracił. Ja myślę, jak 2 miliardy wydał na laskę, to naprawdę poczułbym ten ból. No więc tak, kochani, morał płynie jasny z tej przypowiastki o trzech kukoldach. Mam nadzieję, że wam się podobała. Będziemy kręcić więcej takich materiałów, ale nie tylko puła. Nakręcimy trochę jakichś rozrywkowych, trochę dokumentów. Mam w planie parę filmów edukacyjnych. Też dla młodych padawanów. Cieszę się, że na naszym statku pojawiły się nowe dusze. Cieszę się z nowych rekrutów naszego Legionu i to, że nasza baza widzów się powiększa. Discord od wczoraj odpalony, widzę, cały czas się kręci. I wypływamy, panowie, na szerokie wody, nie bochu? Stawiamy maszt z kutangą czada, naszą flagę piratów i ruszamy łupić te królewskie statki z księżniczkami. Pozdro i do następnych raków. Peace.